Siema, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zakodować kluczyk w Opelu Astra G. Tutaj mam klucz, nie wiem czy tam zapasowy, czy jakiś inny do tego samochodu. I jak widzicie, on, pilocik działa, jakby reaguje na przyciskanie, ale nie otwiera ani nie zamyka drzwi. I podobno, żeby zakodować taki klucz, wystarczy wsadzić kluczyk do stacyjki, przekręcić sobie na zapłon. Kręcimy ciach, mamy zapłon. O, tutaj. I teraz musimy przytrzymać sobie przycisk od zamykania tak długo, aż samochód nie skończy swoich czynności. Czyli powinien zamknąć, otworzyć, coś takiego. Ok, samochód skończył programowanie. Wyłączamy, wyciągamy. I teraz kluczyk powinien być już zaprogramowany. Tutaj mamy skoble, widać, także próbujemy zamknąć. Działa zamknięcie, działa otwarcie, wszystko w porządku. Wyjdziemy sobie jeszcze na zewnątrz, pokażę Wam, żeby nie było. Mamy nasz kluczyk, który przed chwilą zaprogramowaliśmy. I zamykamy, otwieramy, wszystko działa. Polecam i pozdrawiam.